Piękno i nieprzemijający majestat pierwotnego lasu są nie do opisania. Surowy, czysty i niezmienny. Tutaj natura jest w pełni swej mocy i jest najbardziej szczodra. Amazonia. Wyraz, który oznacza wielkość i siłę. Ponad 1,2 miliarda akrów, równowartość 6,5 miliona kilometrów kwadratowych lasu deszczowego, gdzie nie ma czasu, technologii i limitu tajemnic, które mogą zostać odkryte. I ekosystem chroniący największe biologiczne skarby Ziemi, gdzie żyje i ukrywa się więcej niż połowa światowych, szacowanych na poziomie 10 milionów gatunków roślin, zwierząt i owadów. Las deszczowy przekształcał się przez miliony lat, by zamienić się w niewiarygodnie złożone środowiska, jakimi są dzisiaj. Amazonia zawiera największą kolekcję żyjących gatunków roślin i zwierząt na świecie. Niezliczony zasób żyjących i oddychających odnawialnych bogactw naturalnych, które przez wieczność zasilały w bogactwo środków dla przetrwania i zdrowia ludzkości. Zawsze zielona, jak daleko sięga wzrok. Jest tutaj ukrytych przynajmniej 3000 jadalnych owoców. Tubylcy używają ponad 2000 z nich, a z tych tylko 200 jest w tej chwili używanych w zachodnim świecie. Naturalne, uzdrawiające właściwości tych skarbów Amazonii nie zostały niezauważone przez świat naukowy. Amerykański Krajowy Instytut do Spraw Raka raportuje, że 70% z tych 3000 roślin, które znane są jako aktywne przeciwko komórkom rakowym, znajduje się w lesie deszczowym. Dzisiaj 25% zachodnich produktów farmaceutycznych robi się ze składników pochodzących z lasu deszczowego, ale mniej niż 1% tych tropikalnych drzew i roślin zostało przebadanych przez naukowców. Amazonia, podobnie jak głębiny szerokiego dna oceanu, jest wciąż wielce nieodkryta i niezbadana. Ale co gdyby amazoński uścisk poluzował się wystarczająco tylko, by pozwolić na odkrycie jednej z najbardziej ekstremalnie strzeżonych pereł? Co jeśli ta perła w formie małej, ciemnej, fioletowej jagody posiadałaby naukowe właściwości, jakich nie ma żaden inny owoc? Takie jak profil proteinowy jajka, czy fitochemiczna zawartość większa niż w białych winogronach. Czy to nie byłby skarb wart Amazonii, którego nie wolno trzymać w tajemnicy? Jagoda acai. Siła, energia, soczystość, prawie tak jak las deszczowy, z którego pochodzi. Głęboki, gęsty kolor, który nie odbija światła. Zbierana przez wieki z ponad 7-metrowej palmy acai, gdzie zwisa z gałęzi i kiści. Nie tak dawno odkryta przez brazylijską elitę i Amerykanów. Jagoda acai pojawia się w nagłówkach gazet i zdobywa sobie miłośników. Magazyn Vogue nazywa to następnym dużym sportowym koktajlem. W Washington Post napisano: acai ma czarujący, podobny do jagody smak z intensywną nutą czekolady. Londyński Times podaje, że acai jest owocem amazońskiego drzewa palmowego z odżywczą zawartością, która powoduje, że inne owoce rumienią się w swym braku adekwatności. The Men's Journal nazywa ją owocem, który daje kopa, a amerykański Instytut Nauk o Zdrowiu opisuje acai jako doskonały owoc natury. Jagoda acai może być najpotężniejszym ze wszystkich zapomnianych owoców, tych surowych, pełnowartościowych owoców, które są mało znane i konsumowane. Ale nawet jeśli ta idealna jagoda acai byłaby wystarczająca sama w sobie jako dzienny suplement, co jeśli by połączył inne zapomniane owoce z mocą acai, tworząc być może najbardziej skuteczną roślinną odżywkę dzisiejszych czasów? Czy istnieje taka idealna mieszanka owocowa zawierająca w sobie pełną potencji jagodę acai, będącą jej koronnym klejnotem?
na Wii, mające swój rdzeń w wyrazie Wii oznaczającym życie, jest oparte na miejscowym przydomku dla palmy Acai, którą nazywają drzewem życia. Dr. Ralph Carson, szef sztabu naukowego Monarch Health Sciences, który posiada dyplom w dziedzinie patologii z Duke University School of Medicine i tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie odżywiania z Auburn University, przewodził zespołowi ekspertów w formułowaniu MonaVi. Zadaniem doktora Carsona było odnalezienie idealnej różnorodności owoców, bogatych w pigmenty, bez względu na rzadkość albo cenę owocu. MonaVi i pokładane w nim nadzieje nie mogły być narażone na szwank. Obok jagody Acai, będącej głównym składnikiem, zespół doktora Carsona wyróżnił wszystkie kluczowe owoce, które były nieprzeciętnie bogate w dobrodziejstwa natury. Granat, czarna borówka, marakuja, jagoda goji, czarna jagoda, kiwi, żurawina, morela, suszona śliwka, owoc nashi, aronia, gruszka, acerola, banan i ciemne oraz jasno zabarwione winogrona. Wszystkie unikatowe i egzotyczne owoce, które są dodane, by stworzyć właściwy balans budujących zdrowie roślinnych składników odżywczych zawartych w całym spektrum kolorów. Ta dodatkowa różnorodność powiększa, uzupełnia i synergistycznie potęguje potencjał tego produktu. Ten wytworny produkt reprezentuje najlepszy z darów natury z czterech stron świata. To jest MonaVi. Ale dr Carson i jego zespół nie poprzestali na tym. Chcieli opracować produkt o jeszcze większym potencjale, który adresowałby normalne zużycie się naszego ciała. Nawet przy tym całym oddziaływaniu tych wszystkich składników odżywczych dostępnych w owocach, nasze ciało potrzebuje dodatkowego wsparcia, kiedy się starzejemy. Przedstawiamy MonaVi Active z dodatkiem dwóch dodatkowych naturalnych substancji, które wzmacniają oryginalną mieszankę owocową poprzez kontrolowanie i naprawę zniszczeń, których doświadcza nasze ciało. Na wiele sposobów wiele owoców świata zostało zapomnianych. Nie tylko są niedostępne, ale badania pokazują, że niewiele osób konsumuje rekomendowane 3 porcje owoców dziennie. Czy można się dziwić, że w dzisiejszym wysoce zaawansowanym społeczeństwie choroby i kiepskie zdrowie są bardziej powszechne niż kiedykolwiek? MonaVi reprezentuje zobowiązanie Monarch Health Sciences, by zapewnić zaawansowane przodownictwo w znajdowaniu rozwiązań w kierunku poprawy Waszego ogólnego zdrowia, poziomu energii i witalności.